Legenda słonia. W 1630 roku na Ceylonie przyszła na świat słonica. Statkiem holenderskiej kampanii wschodnioindyjskiej została przewieziona na wyspę Jawę do Batawii, obecna Dżakarta, skąd również drogą morską trafiła w 1633 roku do Amsterdamu jako podarunek od władcy Ceylonu dla księcia Fryderyka Henryka von Oranie. Przybycie do Europy żywego słonia było wielkim wydarzeniem. Tłumy poddanych każdego dnia chciały oglądać zamorskiego przybysza. Książę zmęczony popularnością słonia przekazał go swojemu kuzynowi, księciu Johanowi Mauritius von Nassau-Siegen. Następnie słonica trafiła do cyrku i tak rozpoczęła swą podróż po Europie. Jeździła z cyrkiem po różnych zakątkach i tak też trafiła do Trzebiatowa. Na pamiątkę tego wydarzenia jeden z kupców umieścił na kamienicy wizerunek słonia. Miasto Trzebiatów chlubi się tym faktem i kultywuje tradycję. Dlatego na rynku jest rzeźba słonia, a przy wjeździe do miasta mural. To zachodniopomorskie miasteczko jest urokliwe i warto pospacerować śladami słynnej słonicy.